O której przyleciał wasz samolot do Cannes? 11.30. 11.30. Macie już bagaże odebrane? Jezus Maria. Wołowinka z jajeczkiem i cebulką, do tego trzy różne sosiki, majoneziku trochę i dwa spring rollsy. Co my tutaj mamy dzisiaj na śniadanko? W ogóle w tym roku to mamy wyjątkowo tak załadowaną lodówkę jak nigdy w życiu. Jajka, tu co tutaj, tu jakieś słodkości, tu jakieś owoce, mandarynki, bananki, tu jakieś mięsko, pierś z kurczaka, tu coś jest, a tu ja mam dla siebie, o, z wczoraj wołowinka mi została, taka z grilla. I do tego chyba będzie jajko, tu w ogóle ser, ten ser w ogóle, dobra, trzeba zjeść. Majonez, tutaj jest jeszcze jakiś organik probiotyk dla Emi. No jeszcze cola, masło, właśnie masło, bo trzeba jajko upiec. Jogurcik, tam jakieś rzeczy. Kurczę, tyle załadowana tak lodówka jak nigdy, jak nigdy. Sosów 10 różnych. O, tutaj są właśnie fajne sosy, to dzisiaj muszę je trochę skosztować. I oczywiście jeszcze octy, nie octy, orzeszki, o te orzeszki też już trzeba zjeść. No i chili. Trzeba sobie dzisiaj zrobić samemu śniadanie. Emma ma, ale my sobie musimy zrobić. Bo tak sobie zachciało nam się. Wołowinka już się tutaj z cebulką odgrzewa. Tutaj jakaś taka ta cebulka, ona jest ogólnie biała, tylko nie wiem, ona jest jakimś zamarynowana czymś czerwonym, nie wiem czym. Także wygląda to bardzo dobrze tutaj. O, tu ten wołowinka jeszcze taka różowiutka, bo ona wczoraj medium była. Wczoraj była oczywiście lepsza, ale myślę, że dzisiaj jak się odgrzeje, to też jeszcze będzie całkiem spoko. No i okej, tak wygląda moje dzisiaj śniadanko. A więc tak, wołowinka z jajeczkiem i cebulką, do tego trzy różne sosiki, majoneziku trochę i dwa spring rollsy z tuńczykiem. I takie piękne śniadanko dzisiaj. A po śniadanku oczywiście jeszcze saszetka Nutricot, ale powiem wam, że mam brać jedną po śniadaniu, drugą po obiedzie, ale biorę, jak tylko pamiętam, to biorę dwie na raz, bo nigdy nie biorę dwóch, później zapominam ciągle o tym, nigdy o tym nie pamiętam, one są tam w szafce schowane i kurde, nigdy o tym nie pamiętam, więc biorę dwie na raz, a przed spaniem jeszcze tabletki i zobaczymy, co z tej mojej diety wyjdzie, jakie będą efekty. 2 miesiące mam, tego wszystkiego mam na 2 miesiące, więc miesiąc właśnie pierwszy już pomalutku mija i jeszcze na miesiąc tego mam, więc zobaczę, podzielę się z wami. Tutaj mam jeszcze taki probiotic protein cocktail, czyli takie białko, no bo jak jeszcze w sumie chcę się dodatkowo wzmocnić i chodzić na siłownię, no to jeszcze takie białko z Nutricot też sobie wziąłem, kilka sztuk. Zobaczymy, jak to wszystko na mnie zadziała. A tu tymczasem godzina 10 wybiła, na basenie jeszcze pusto, życie w Pattaji o godzinie 18 dopiero się zaczyna, więc na razie nic się za wiele nie dzieje. Właśnie przylecieliśmy do Cannes, do Francji, zaraz wam pokażemy, jak tutaj wygląda. O której przyleciał wasz samolot do Cannes? 11.30. Macie już bagaże odebrane? No to świetnie, idziemy. Seven Seas, Côte d'Azur. Takie blokowisko trochę. Na lewo korytarz, pokoje, na środku windy. Na prawo tylko dwa pokoje, dwa mieszkania. Na wprost długi korytarz, wiele mieszkań. Na lewo basen, na prawo basen. Czyli miejsce do odpoczynku, może tak. Mieszkanie na lewo, mieszkanie na prawo. Mieszkanie na lewo, mieszkanie na prawo. No właśnie nie wiem, gdzie oni tymi łódkami pływają. No fajnie w sumie, tak prosto do basenu można sobie wejść. Z balkonu, z pokoju. Fajne dosyć miejsce, tylko tak trochę ciasno, takie blokowisko. Ale ciekaw jestem, co te łódki tutaj robią. Czy to normalne łódki? A one tu w basenie zaparkowane. Czy stąd się nigdzie nie da wypłynąć? Emma, co te łódki tu robią? Chyba, że mają koła pod spodem i na asfalcie można jeździć. Ja bym tutaj wybrał mieszkanie bez cień. Dokładnie. W ogóle są tutaj te drabinki i one byłyby tam nagrzane, są całe. Ciężko by było nawet po niej zejść do wody, nie? No i te, które są w wodzie, to nie. Ślizgawka prosto ze statku, jacie, ale hit. No, z drugiej strony jest lepiej. No. Ale zobaczymy. Jestem ciekawa, co tam jest. Tam jest kolejne jeszcze jakieś baseny są. Tam są. Ja bym chciała popływać. Zobacz, co tutaj jest. Seven Seas.
i ślizgawki. Jadźcie. Tylko bardzo daleko od miasta. Kurczę, jak to daleko od miasta. O, patrz tutaj. Jacuzzi, trampolina nad wodą. Jadźcie. Ale mają atrakcje. Możesz skakiwać. Ale blokowisko. No do siedzenia. A, no właśnie. Żeby sobie poleżeć. To był tylko taki bardzo króciutki przegląd części tego miejsca Seven Seas, bo jesteśmy tylko w Cannes. A tam jeszcze była Marsylia, tam jeszcze coś było, tam jeszcze coś było. No i to wszystko tworzy tutaj jeden taki wielki kompleks. Na samym końcu Pattayi, można powiedzieć, bardzo daleko od miasta. Kilka kilometrów, z 10 kilometrów prawie, że od miasta. No, może przesadziłem, z 7. Przyjechaliśmy tutaj odwiedzić pewną osobę, coś tutaj załatwić. Dlatego wam tutaj pokazujemy, jak to wygląda, ale za chwilę stąd spadamy. Jedziemy. Zakładamy kaski, jedziemy. Chciałam powiedzieć, że się przygotowuję do egzaminu. Z angielskiego. Patrz, jakiego mam fajnego żółwika. Jaki fajny żółwik. Z górą na plecach. Patrzcie, jakie pustkowie. To już jest koniec miasta właśnie. Tam jest całe miasto daleko, daleko. A my tu jesteśmy na dosłownie pustkowiu, na samym końcu. Znaczy oczywiście Pattaya się tam jeszcze ciągnie, albo może nie tyle Pattaya, co Chamburi, tamtą stronę. Ale to już można powiedzieć jest koniec. Co prawda tu jeszcze właśnie to ostatnie blokowisko, ale tu już się nic nie dzieje. Tutaj to już jest w ogóle koniec świata. Kończy się już nawet plaża, a my idziemy tutaj posiedzieć w restauracji. Do tej? Do tej, no. Tak wyglądają przygotowania Emmy do egzaminu. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Na pustkowiu, tak jak to Emma powiedziała. Wzięliśmy sobie soczek, kolkę, papajkę. Bardzo dobry sok, no to akurat się udało. I jesteśmy na właśnie tym pustkowiu, w restauracji. Tam mamy góry, tu mamy morze, tu mamy plażę. Tam mamy znowu góry z drugiej strony. I uczymy się angielskiego. Ja się uczę, ty nie. Pierwszy raz w życiu jem papaję z takim śmiesznym, małym krabem. Jak łapałam na patong do wiaderka. No, i takie małe łapała do wiaderka na patong, a tutaj mam w sałatce. Nigdy wcześniej jeszcze nie jadłem, tu są oczywiście, są nieraz, nie wszystkie, ale nieraz są właśnie z takimi małymi krewetkami jak ta. To krewetki są tutaj popularne i kraby, też popularna jest sałatka z krabem, ale z takim krabem, dużym krabem, takim wiecie, krabem jak pół talerza, to często dają i to później, tylko że ta sałatka wtedy jest taka niedobra. A ta jest całkiem dobra, normalna, tylko z takim małym krabem. Teraz zastanawiam się, jak go tu zjeść. Normalnie, no, jak krewetkę, do buzi i chrup, chrup, chrup i tyle. Wow. Najgorsze jest tylko to, że u nas w rodzinie wszyscy boją się pająków. Chociaż w sumie jest jedna odważna osoba, która potrafi takie coś zabić. Siedzi tutaj na podłodze i się przygląda, jak to chodzi sobie tutaj, to zwierzę. A to jest akurat taki mały pająk, ale ja tych pająków bardzo nie lubię, bo to są takie bardzo szybkie pająki. To są takie skoczki właśnie, my je tak nazywamy. Trzeba być bardzo szybkim, żeby go złapać. No i właśnie ja tego nienawidzę robić. O Jezus Maria, jak tak się... Znaczy to, bo oczywiście bardziej bym się bał jakiegoś dużego pająka, jakiegoś, co by tutaj jakaś tarantula chodziła albo coś, to bym się jej bardziej bał. Tego się mniej boję, ale ogólnie tego ja bardzo nie lubię, bo on jest bardzo szybki. Bardzo szybki, o, bardzo szybko chodzi, on ma takie ruchy jakieś takie dziwne, on skacze, dziwne rzeczy robi. Tak się właśnie zastanawiamy, kto go teraz zabije. Teraz tak na suficie, to ja go w ogóle nawet do niego nie podchodzę. Ale on idzie w dobrym kierunku, bo on idzie w stronę podwórka. Może jak go tak jeszcze sobie chwilę tutaj zostawimy, on może w końcu wyjdzie sobie przez drzwi. Ja uciekam, bo ja się go boję. Ja też się go boję, no i co? Nie wiem co teraz, tylko jego drzwi są zamknięte. Dora. Jak on zaskoczy z tej wysokiej, to co? Nie wiem, co się stanie, jak on spadnie na ziemię, bo jestem boso, nawet nie będę miał czym go zabić. Na szczęście Dorota jest najodważniejsza w tych akcjach u nas w rodzinie. Ja myślę, że to ona sobie poradzi z tym pająkiem. No, zmierza. Dorka, dasz sobie radę? No, jak skorzenie, to stanę do sufitu. Nie moje trapezje! Co, to naprawdę? Nie boisz się na suficie go zabić? Czyż on ci skoczy we włosy? Jezus Maria. Leży. Jeszcze się rusza. Fuj.
Jest odważna! Jest odważna w naszej rodzinie jedna osoba. Ktoś musi. Emma, trzeba pogratulować mamie za odwagę. Ale sobie z nim szybko poradziłaś, muszę ci powiedzieć. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Trzeba będzie malować pokój. Ale to nic. Lepiej pomalować pokój niż mieć pająka w domu. U nas dzisiaj na podwórku jest akcja psikania po wszystkich drzewkach i krzakach przeciwko komarom. No mam nadzieję, że dzięki temu będzie mniej robactwa i na przykład tak jak ten pająk, który był przed chwilą u nas w mieszkaniu, zniknął z powierzchni tutaj terenu naszego. Przyszedłem na naszą siłownię poćwiczyć. Czekamy akurat właśnie na obiad. I zanim ten obiad jeszcze przyjedzie, którego będę widział przez szyby siłowni, to muszę jeszcze trochę poćwiczyć. Pokażę wam siłownię, jaką tutaj mamy. To mamy tutaj może nie za wiele sprzętu, ale jakieś dwa rowerki są. Tutaj są kolejne takie dwie maszyny, gdzie się chodzi i rusza rękami. Tutaj jest kolejna maszyna. Dwie bieżnie, tylko ta jedna się popsuła. Podobno ma 3 miesiące i jest już popsuta. No, zdarza się. Tutaj jest jeszcze taka jedna maszyna do robienia różnych ćwiczeń. Tu jest taka sama. Tutaj jest jeszcze jakiś taki rowerek i ławeczka do brzuszków. Tutaj jest jeszcze jakaś taka ławeczka. No i oczywiście jeszcze też są takie handelki. No, także jest trochę sprzętu. W sumie nie za dużo, bo w poprzednich mieszkaniach, w których mieszkaliśmy, sprzęt, siłownie były raczej większe i bardziej wyposażone. Ale tutaj tak nie jest źle. No i co ważne, to też klimatyzacja i to, że nie pada bezpośrednio tutaj słońce, bo byłoby bardzo gorąco. W poprzednim gdzieś tam też jednym mieszkaniu właśnie było tak, że słońce padało i było bardzo, bardzo gorąco. Tutaj na szczęście da się wytrzymać, a jeszcze jak się włączy klimatyzację, to pomieszczenie nie jest wcale takie duże, więc jest naprawdę spoko. Gorzej, bo Foodpanda ma być między 10 a 20 minut, a to trochę mało czasu, żeby wykonać wszystko to, co mam zaplanowane. Obiad już jest. Panda stoi tam. A więc zaraz będziemy szamać. Ale mamy obiadu. Fiu, fiu, fiu. A tak wygląda obiad, który właśnie przyszedł. Jedno curry z kurczakiem. Drugie inne curry z kurczakiem. Trzecie jakieś mięsko, takie z cebulką. Ogóreczek. Teraz jeszcze tylko ryż i papryczki. No i tak wygląda obiadek. Bardzo wygląda smacznie. I pyszny, no to super. Mangalmurti Bhagwan Ganesh ji ki aarti ke liye sab log Bhagwan Mangalmurti ke sammukh virajman ho Indian food upasthit ho welcome to Indian food Aap sabhi log przyjechaliśmy na festiwal ten Diwali indyjski, wielka impreza, myśleliśmy, że będzie, przyjechaliśmy, a to tylko na chodniku kilka stoisk. To wszystko, kurde, jesteśmy zawiedzieni, nic nie ma do jedzenia, miały być fajerwerki, jakieś cuda niewidy, tańce, może to wszystko będzie, no nie wiem, jeszcze jest jutro dzień, może to oni się jakoś bardziej na sobotę nastawiają, dzisiaj piątek, nie mam pojęcia. W każdym razie nic tu nie ma, nic tu nie ma, jesteśmy zaskoczeni, bo kurde, wielka... Nie, że nic, no ale mało. No tak mało, kilka... Jak na Pattaya, to mało. No jak to nie Pattaya, to nie, to za festiwal w ogóle jakieś, kilka takich namiocików, jak tu widać i to wszystko, więc... Jesteśmy totalnie rozczarowani. O, patrz, co to? Myślałem, że pan ma prawdziwego węża. Czy on ma prawdziwego węża? Nie. Prawdziwy? Real? My hotel pasa. Patrz, żyje. Normalny. No to... To był najlepszy moment z całej imprezy, z całego festiwalu Diwali. Przyjechaliśmy tutaj coś zjeść, a tu nie ma nic do jedzenia. Tam coś się dzieje, ale stuka. Głośno się zachowuje. Słabiutko, spadamy stąd, bo tu nie ma co robić.